mimo tej całej logicznej krytyki, jaką miałem wobec tonów planetarnych i wobec mis dźwiękowych opisywanych jako misy planetarne, przydarzyło mi się kilka niezwykłych, nietypowych doświadczeń, które skłoniły mnie do refleksji i nieco zmiękczyły moje zdanie na ten temat, moje zdanie na temat tonów planet i mis planetarnych. Były to doświadczenia, obok których nie sposób przejść obojętnie, nie sposób o nich zapomnieć, nie sposób, że tak powiem, zrzucić winę czy obarczyć przyczyną coś innego. Były to dosyć wyraziste i wybitne, jasne korelacje mówiące o tym, że może jednak coś jest na rzeczy, że może warto się tym zainteresować. Jedno z tych doświadczeń przytrafiło mi się w okolicach bodajże 2004 roku, kiedy byłem z wizytą u przyjaciół. Wtedy jeszcze nie zajmowałem się misami dźwiękowymi, tylko słyszałem o tym temacie nie za wiele. Natomiast oni już od dłuższego czasu w tym temacie siedzieli, już od dłuższego czasu się tym zajmowali. I mieli bardzo bogatą kolekcję mis dźwiękowych, terapeutycznych ogólnie. Także to nie tak, że oni mieli misy planetarne, oni mieli misy terapeutyczne. A o czym się dowiedziałem później, niektóre z tych mis terapeutycznych były także misami planetarnymi. I zaczęło się od takiej historii. Któregoś dnia, z racji, że no jednak mając dużo mis dźwiękowych, te misy dźwiękowe były praktycznie wszędzie, któregoś dnia, czy w zasadzie którejś nocy, kiedy spałem i akurat w moim pobliżu znajdowała się jakaś misa dźwiękowa, miałem bardzo głębokie doświadczenie wewnętrzne, czy doświadczenie mistyczne, czy taką podróż szamańską, mistyczną. Ona się odbywała gdzieś w głębi kosmosu, gdzieś. I to taka ciekawostka, ta podróż szamańska, czy to wyjście poza ciało odbywało się gdzieś w pobliżu Słońca, czy wewnątrz Słońca, był jakiś kontakt z inteligencją, była jakaś wymiana. To doświadczenie wydawało mi się, że jest bardzo długie i ono było bardzo intensywne, bardzo głębokie emocjonalnie. Ale gdy się obudziłem, okazało się, że doświadczenie trwało kilka minut. Mi się wydawało, że to trwało ileś godzin wręcz. I zrobiło to na mnie naprawdę głębokie wrażenie. I później się tak właśnie pytam tego mojego znajomego: ty, słuchaj, z tymi misami coś może nie tak jest, czy coś? Bo tak przydarzyło mi się dzisiaj w nocy taka nietypowa sprawa. Miałem gdzieś jakieś wyjście poza ciało, jakąś taką podróż szamańską, dosłownie podróż szamańską, kontakt z obcymi, z innymi inteligencjami i gdzieś jakaś podróż wewnątrz Słońca. On mówi: słuchaj, a no tak, bo ta misa to akurat jest misa planetarna tonu słonecznego. No, także czasami przytrafiają się doświadczenia, obok których nie sposób przejść obojętnie. Inna taka historia, dosyć ciekawa, była związana już z misami, które posiadałem, aczkolwiek te misy, które ja mam, były to też misy nastawione na terapię, misy terapeutyczne, nie mierzone pod kątem tonów planet. Tak więc miałem misy dźwiękowe, o których wiedziałem, że są terapeutyczne, natomiast nie wiedziałem, czy to są misy planetarne, czy nie. Bo wtedy, szczerze mówiąc, jeszcze nie interesowałem się za bardzo, na czym polegają pomiary i o co w tym wszystkim chodzi. Jedna z mis dźwiękowych, z którą pracowałem z klientami, wywoływała dość specyficzne reakcje. Oprócz tej takiej typowej reakcji terapeutycznej, była taka dosyć specyficzna reakcja, którą można było opisać w ramach takiego zachowania psychologicznego, że ono było wzorcowe, modelowe, można tak powiedzieć. I któregoś razu, kierowany trochę intuicją, tknęło mnie, żeby zastanowić się, w jaki sposób te tony planetarne są liczone, jak do tego podejść. Także to wtedy to jeszcze była kartka papieru, kalkulator, programy spektralne. Dosyć takie trudne w obsłudze, jeżeli tak można powiedzieć. No i tak zasiadłem, policzyłem, pomierzyłem i co się okazało? Okazało się, że misa, której używałem w pracy z klientami, była to misa tonu dnia. Ziemskiego dnia, a więc to była misa tonu planetarnego, dzień ziemski, 24 bodajże, czy 24 z kawałkiem godziny. Nie pamiętam już teraz szczegółów. W każdym razie to doświadczenie pokazało mi, że coś chyba jednak jest na rzeczy.
Inne doświadczenie, ono może nie jest bezpośrednio związane, chociaż nie, jest też związane akurat z aspektami tonów planetarnych. Natomiast sednem tego doświadczenia było coś zupełnie innego, związanego z samymi pomiarami tonów planetarnych i oktawizacjami. Jak niektórzy być może wiedzą, prowadzę dosyć ciekawe i naprawdę takie zaawansowane eksperymenty z psychopercepcją albo percepcją zdalną. Jedno z doświadczeń, które wykonywałem, polegało na tym, że komunikowałem się z drugą osobą przez internet. To była komunikacja w trybie tekstowym, a więc druga strona nie widziała mnie, ja nie widziałem jej. Jedyna wymiana, jaka między nami była, była to wymiana słowa pisanego. I eksperyment polegał na tym, że prowadziłem drugą osobę przez doświadczenie psychopercepcji, to eksperyment z psychopercepcją. Prowadziłem przez doświadczenie, które miało ułatwić tej osobie opisanie przedmiotu, który trzymam w ręce. Czyli wziąłem jakiś przedmiot do ręki, w tym przypadku była to właśnie misa dźwiękowa, konkretna misa dźwiękowa. Oczywiście też nie mierzona tak zbyt dokładnie, tak więc pomiary wykonywałem dopiero później. Coś niecoś już o niej wiedziałem, że ona jest misą tonu planetarnego, natomiast nie skupiałem się na innych aspektach. Jeszcze dopiero później to mi się wyświetliło. W każdym razie prowadząc tą osobę przez doświadczenie, a prowadzenie polegało na wskazaniu, w jaki sposób rejestrować własne doznania, własne odczucia, własne wrażenia odnośnie tego, co ta druga osoba po drugiej stronie internetu może w ręce trzymać. Tak więc nie dawałem żadnych wskazówek, co to jest, nawet nie mówiłem, że to jest misa. Ta druga osoba opisała to mniej więcej w ten sposób, że widzi coś w kształcie kopuły i dużo, dużo zielonego, wirującego światła. Jak się niektórzy zapewne domyślają, zielony kolor był związany z tonem planetarnym Ziemi. Był związany z jednym z tonów planetarnych Ziemi. I był to dźwięk, który przy oktawizacjach do zakresu fal świetlnych dawałby kolor właśnie taki zielonkawy. Grając na misie dźwiękowej, ten dźwięk, który się wytwarza w misie, on oprócz tego, że się rozchodzi centrycznie wokół pierścienia grającego, on jest także dźwiękiem, który wiruje. I ta osoba po drugiej stronie internetu widziała zielone wirujące światło. Tak więc może nie zarejestrowała tonu planetarnego jako tonu określonej planety, ale zarejestrowała dźwięk koloru zielonego jako dźwięk odnoszący się do tonu planetarnego Ziemi. Takich doświadczeń z misami dźwiękowymi, z tonami planetarnymi było oczywiście dużo więcej i doświadczeń także z samymi tonami planetarnymi generowanymi komputerowo, tak więc nie tylko z użyciem mis dźwiękowych, ale także było to związane także z dźwiękami, które można stworzyć na komputerze i w końcu te doświadczenia skłoniły mnie do zrewidowania moich poglądów, do zastanowienia się, że być może ten obraz, który posiadałem do tej pory, że być może on jednak nie jest kompletny.